Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku o informacjach na temat pomocy wojskowej i w ogóle pomocy finansowej, materialnej, której Polska udzieliła Ukrainie od 2022 roku, a to wszystko na podstawie oficjalnych danych, które przekazała. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Te dane są wręcz zatrważające. Zatrważające, przekażę Państwu dokładne dane, które oficjalne czynniki państwa polskiego. Przekazały opinii publicznej i to pokazuje, jak bardzo naiwna, jak bardzo łatwowierna, jak bardzo romantyczna i jak bardzo oderwana od rzeczywistości jest polityka państwa polskiego na czele z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. To oczywiście nie jedyny temat. Dziś dzieje się sporo na świecie, dzieje się sporo w Polsce i warto przyjrzeć się także temu, jak czynniki decyzyjne w Rosji czy też Ośrodki eksperckie w Rosji reagują na te wszystkie przecieki medialne na temat planu Trumpa dotyczącego, można powiedzieć, zakończenia konfliktu na Ukrainie. Jak to wszystko wygląda, jakie są realne szanse, jak wygląda dzisiaj tak naprawdę ten plan Trumpa. Warto o tym wspomnieć, także też temu się dzisiaj przyjrzę, jakie są reakcje w Rosji. No i Temat bardzo istotny, a mianowicie projekt elektrowni jądrowej w Polsce, konkretnie w miejscowości Choczewo. Okazuje się, że Polska każdego dnia wydaje, uwaga, Półtora miliona dolarów na realizację umowy ze Stanami Zjednoczonymi, natomiast nie ma żadnych szczegółów, za co dokładnie polski podatnik płaci. I to jest niewyobrażalny wręcz skandal, jeżeli tak ma wyglądać budowa polskiej elektrowni jądrowej, jeżeli tak ma wyglądać realizacja umowy ze Stanami Zjednoczonymi, no to można się zastanawiać nad w ogóle celowością tego typu projektów. I wreszcie ostatni temat, ale nie najmniej istotny wypowiedź ministra Władysława Ko Kosiniaka Kamysza o tym, że Polska samodzielnie nie wyśle wojsk na Ukrainie, ale już jeżeli będzie to grupa państw, grupa państw członkowskich NATO, to wówczas Polska mogłaby wysłać. Właśnie siły zbrojne Rzeczypospolitej Polski. Pytanie o konsekwencje tego typu działań: jak to mogłoby wyglądać i jakie skutki byłyby dla państwa polskiego? Zachęcam państwa do subskrypcji mojego kanału, do wspierania go, do lajkowania, komentowania, do y, udostępniania linków w mediach społecznościowych i przechodzimy do pierwszego tematu. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 listopada 2024 roku opublikowała obszerny artykuł zatytuł, zatytułowany Polska pomoc dla Ukrainy. I w tym tekście, opatrzonym no, spo, sporą liczbą grafik danych statystycznych, Kancelaria prezydenta Dudy chwali się chwali się tym, że Polska zajmuje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o stosunek do produktu krajowego brutto wśród wszystkich państw, które zaangażowały się w pomoc Ukrainie. No Jest to coś niewyobrażalnego. Polska nie ma kompletnie nic z tej pomocy Ukrainie. Politycy ukraińscy na czele z Wołodymirem Załęskim, którego kadencja prezydencka wygasła 20 maja bieżącego roku. Są bardzo agresywni w stosunku do Polski, wypominają Polsce, że zbad mało pomogła, a są bardzo proniemieccy, prezentują postawę bardzo przyjazną wobec Niemiec, a mimo to Polska nadal no, przyjmuje taką postawę, powiedziałbym, bardzo mocno uległą względem Ukrainy. Co więcej, Polska próbuje się, mówiąc takim językiem potocznym, podlizywać Ukrainie, próbuje przekonywać Ukraińców, że no przecież my pomogliśmy najwięcej. No jest to oczywiście naiwne myślenie, kompletnie nie, nie biorące pod uwagę tego, że mentalność elit oligarchów ukraińskich jest mentalnością postsowiecką, gdzie tego typu postawa jest traktowana jako słabość, gdzie uległość jest traktowana jako słabość, gdzie bezwarunkowa pomoc i bezwarunkowe przekazywanie miliardów no, czy to w formie bezpośredniej pomocy, czy sprzętu wojskowego, czy ochrony zdrowia dla diaspory ukraińskiej, czy jeszcze innych świadczeń socjalnych, takich jak 800, no, jest traktowane jako, jako frajerstwo. No, trzeba też nazywać rzeczy, rzeczy po imieniu. I tutaj niestety kancelaria prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kompletnie nie rozumie tego. Nie ma tutaj żadnych analityków od spraw wschodnich, którzy by rozumieli. Mentalność no, ludzi zamieszkujących przestrzeń postsowiecką. W związku z tym no, mamy do czynienia z całym festiwalem chwalenia się, to, jak to Polska jest w pierwszym szeregu, szeregu tych naiwnych, którzy udzielają bezwarunkowej pomocy. No i możemy przeczytać, co zresztą już Państwu mówiłem na łamach podcastu geopolitycznego, o czym pisały niemieckie ośrodki eksperckie, jak ten Instytut z Kilonii, że Polska wydała blisko 5% PKB, swojego PKB na pomoc Ukrainie. No, to jest coś niewyobrażalnego, to są ogromne koszty, a mówimy tutaj o tych kosztach wyłącznie oficjalnych. Nie, one nie uwzględniają pomocy prywatnych osób, a to jest też ogromna ogromna pomoc, te wszystkie zrzutki zbiórki yy, robione na drony których, yy, no też pytanie jak były rozliczane te zrzutki, czy ktoś kiedykolwiek widział tego bajraktara, który miał być kupiony za, yy, za pieniądze ze zbiórek publicznych w, yy, robionych wśród obywateli Polski, no to jest dobre pytanie i możemy przeczytać na stronie kancelarii prezydenta, że sumując wydatki na wsparcie dla walczącej Ukrainy, to jest cytat: Polska zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich państw, które zaangażowały się w pomoc naszemu sąsiadowi. No i padają twarde, twarde kwoty, twarde liczby. Polska przeznaczyła na tę pomoc równowartość 4,91% produktu krajowego brutto. I no, musimy sobie zdawać sprawę, że Polska też jako pierwsza zaczęła dostarczać Ukrainie ciężkie uzbrojenie na masową skalę. To też padają takie informacje na stronie kancelarii prezydenta. Polska miała zainicjować koalicję czołgową, jak to się nazywa, i jako pierwsza Polska miała przekazać Ukrainie samoloty bojowe. Pomoc militarna, jaka została przekazana Ukrainie ze strony Polskiej jest wyceniana na ponad 14 miliardów złotych. No, i też ciekawy, ciekawy pasus tutaj się znajduje, że porównanie naszego zaangażowania z innymi krajami utrudnia brak oficjalnych danych, i to powołując się na względy bezpieczeństwa oraz fakt, że przekazanie części sprzętu wojskowego dla Ukrainy przez niektóre państwa na razie pozostaje wciąż w sferze deklaracji. No czyli widać, że Spora część państw wykazuje zdrową dozę realizmu, tak jak Francja, która oczywiście sporo mówi o potrzebie pomocy Ukrainie, deklaruje dostarczanie samolotów, czołgów, no ale do tej pory jeszcze nie przekazała ani samolotów, ani czołgów. Mimo to prezydent Macron jest, jest tak naprawdę podejmowany z honorami, jest bardzo można powiedzieć tak dobrze traktowany przez Wołodymyra Zełęskiego. Co więcej, Francja jest zapraszana do różnego rodzaju inicjatyw gospodarczych na Ukrainie, mimo tego, że większa część pomocy Francji pozostaje w sferze deklaracji, jeżeli chodzi o kwestie militarne. Polska, mimo że przekazała ponad 3 miliardy euro. No, ponad 14 miliardów złotych w przeliczeniu na, na złotówki, jest cały czas traktowana w sposób bardzo arogancki przez Wołodymyra Zemęckiego, co, co Państwu dobitnie pokazałem. W jednym z poprzednich odcinków podcastu geopolitycznego i widać, że ta tendencje roszczeniowe Ukrainy wzrastają. Co więcej, Ukraińcy prowadzą ekshumację, dali zgodę na ekshumację żołnierzy Wehrmachtu, a nie ma żadnych masowych ekshumacji polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu. No i to pokazuje, jak, jaka jest duża rozbieżność w traktowaniu. W traktowaniu Polski i, i Niemiec, na przykład. No cóż, możemy tutaj przeczytać na stronie kancelarii prezydenta, że z prawie 800 czołgów, jakie otrzymała Ukraina, ponad 350 zostało przekazanych przez Polskę. I tutaj, z tej, tutaj kancelaria prezydenta próbuje się chwalić, że to więcej niż przekazały łącznie, uwaga, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Norwegia czy Hiszpania. Łącznie te wszystkie państwa przekazały mniej czołgów niż Polska. No więc jest ogromny, ogromny rozdźwięk między, między tym. Pytanie, dlaczego polska polityka jest tak bardzo uległa wobec Ukrainy? No bo jeżeli czytamy dalej, że z zasobów polskiej armii na Ukrainę trafiło 14 nowoczesnych czołgów Leopard 2A4. 280 czołgów, T72 w trzech wersjach. Wyposażenia 60 czołgów PT-91 yy, twardy, do tego jest cała masa innego sprzętu, który został przekazany. Ponad 250 bojowych wozów piechoty BWP1, 100 transporterów opancerzonych KTO Rosomak, 9 pojazdów rozpoznawczych BRDM2, ponad 100 dział samobieżnych, ponad 30 wyrzutni rakietowych grad BM21, do tego 14 samolotów MIG-29 i 12 śmigłowców Mi-24 śmigłowców uderzeniowych. No więc to jest pokazanie jak bardzo głęboko Polska się rozbroiła. Wystarczy spojrzeć na liczbę śmigłowców uderzeniowych, które państwo polskie posiada i procent jaki został przekazany Ukrainie. Przekazany, szanowni państwo, przekazany, nie sprzedany. A przypomnę tylko, że Francja na czele z prezydentem Emmanuelem Emmanuel Macronem negocjuje sprzedaż Sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Pan prezydent Andrzej Duda, cytowany zresztą tutaj na stronie kancelarii prezydenta, powiedział: To jest cytat. Dosłownie, w ciągu najbliższych dni przekażemy cztery samoloty w pełnej sprawności na Ukrainę. Pozostałe maszyny są w tej chwili serwisowane, przygotowywane i będą sukcesywnie przekazywane. Koniec cytatu. Przekazywane, niesprzedawane. Czyli widać, że na koszt polskiego podatnika. Na koszt obywateli Rzeczypospolitej Polskiej samoloty są serwisowane, przygotowywane i będą transportowane na Ukrainę. Osobna sprawa, co warto podkreślić, z tego artykułu na stronie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej wynika jasno, że sprzęt wojskowy z Polski w sposób absolutnie niezakłócony jest transportowany na Ukrainę, tam następnie jest rozładowywany, transportowa przechowywany, transportowany. Na, na, pole, na pole walki. Widać, że te centra logistyczne, te linie zaopatrzenia po stronie ukraińskiej są kompletnie nienaruszone. Od samego początku wojny, od 2014 roku, Rosjanie nie atakują linii zaopatrzenia, które łączą Ukrainę z Zachodem. Od nowej odsłony tej wojny, od nowej odsłony, tego konfliktu od lutego 2022 roku. Również żadne z, węzłów, żadne z węzłów logistycznych, węzłów kolejowych, żadne z centrów logistycznych, które odbierają sprzęt zachodni po stronie ukraińskiej, nie jest bombardowany przez stronę rosyjską. A mimo to media głównego nurtu w Polsce przyjęły jako swoją ukraińską propagandę czy ukraińsko-amerykańską propagandę mówiącą o wojnie pełnoskalowej. Oczywiście ta propaganda jest potrzebna i to mówienie przez dyżurnych ekspertów o wojnie pełnoskalowej jest potrzebne, aby no, przekazywać pieniądze, aby przekazywać sprzęt na Ukrainę. Gdyby narracja była taka, że jest to wojna ograniczona że jest to wojna hybrydowa, yy, która łączy w sobie działania konwencjonalne czy normalne, kinetyczne działania militarne, z działaniami informacyjnymi, i jest, są to działania ograniczone, bardzo ograniczone geograficznie na przenie, przeniesienie z Donbasu na kilka nowych obwodów, no to raczej na pewno, nie raczej, na pewno ta skala pomocy nie byłaby. Taka, jaka, jaką widzimy, a zwłaszcza po stronie polskiej. Natomiast udało się rzeczywiście wmówić obywatelom Rzeczypospolitej, że jest to wojna pełnoskalowa i trzeba y, pomagać. Natomiast no, powoli maski opadają, powoli y, widać, jak to wszystko wygląda, jak wygląda cały socjal dla Ukraińców. Wszystkie świadczenia na czele z 800, ochrona zdrowia bezpłatna dla Ukraińców, y, wielka pomoc, a mimo to cały czas. Ukraina jest niewdzięczna wobec państwa polskiego, nie ma tutaj krzty wdzięczności, jest co więcej oskarżanie Polski na arenie międzynarodowej o hamowanie wsparcia Ukrainy. Zelenski robił to w zeszłym roku, w 2023 na forum ONZ, robi to permanentnie w swoich wystąpieniach publicznych, a mimo to władze Rzeczypospolitej cały czas. Po... No, można powiedzieć, przyjmują tę politykę bardzo, ale to bardzo uległą. Ten artykuł na stronie kancelarii prezydenta jest po prostu skandaliczny. On pokazuje, że Polska przekazała ponad 100 milionów sztuk amunicji różnych rodzajów i kalibrów. Ponad 100 milionów sztuk amunicji różnych rodzajów i kalibrów przekazała Polska Ukrainie. Podkreślam, przekazała, nie sprzedała. Jaki to jest interes? Przecież to jest. Przejaw najwyższego stopnia naiwności, najwyższego. Polska nie ma kompletnie z tego nic, absolutnie nic. No i dalej, Kancelaria Prezydenta chwali się, że na Ukrainę trafiło 20 tysięcy, 20 tysięcy zestawów Starlink, a Polska finansuje ich utrzymanie. Chodzi o łączność oczywiście internetową, mobilne routery, które umożliwiają korzystanie z sieci internetowej itd. Tak tak Polska nadal utrzymuje 20 tysięcy zestawów Starlink. Co miesiąc Polska płaci za to. Do tego Polska organizowała lub współorganizowała ponad pół tysiąca szkoleń dla ukraińskich sił zbrojnych. Pol na terenie Polski za pieniądze polskiego podatnika przeszkolono około 25 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Musimy sobie zdawać sprawę, że ta skala prawdopodobnie ta skala realnej pomocy jest znacznie większa niż oficjalnie podawana przez kancelarii prezydenta czy przez jakiekolwiek inne ośrodki analityczne w Polsce. Wiele z tych danych jest utajnionych. Zresztą to też możemy przeczytać na stronie kancelarii Prezydenta, że właśnie w kontekście w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony informacji niejawnych, spora część jest właśnie utajniana. Do tego trzeba dodać wszystkie świadczenia opieki zdrowotnej. Już o tym wspomniałem. Pada podają konkretne liczby, że ze środków publicznych pacjenci z Ukrainy, jak to, jak są określani, skorzystali w następujący sposób: ponad milion Obywateli Ukrainy otrzymało pomoc w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, blisko pół miliona w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, blisko 400 tysięcy w ramach leczenia szpitalnego, a 17 tysięcy zostało objętych opieką psychiatryczną. Wystarczy spojrzeć, jak długo Polacy muszą czekać na specjalistyczną pomoc prawda na dostanie się do szpitali na różnego rodzaju zabiegi natomiast widać, że państwo polskie jest na tyle bogate, że udziela pomocy masowej obywatelom obcego państwa. No, oczywiście mówię to ironicznie, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że ponad milion dwieście tysięcy obywateli Ukrainy otrzymało łącznie świadczenia opieki zdrowotnej finansowane przez nas wszystkich, przez polskiego podatnika. Całkowity koszt tego leczenia miał wynieść ponad trzy i 3 miliardy 300 milionów złotych. To są niewyobrażalne kwoty, to jest, to, jest pokazywa to jest pokazanie, że tak naprawdę spora część establishmentu politycznego trzeciej RP zaczyna lansować koncepcję jednego państwa i dwóch narodów. Ta cała koncepcja przedstawiona przez firmę Pana, Pana Jacka Bartosiaka, Strategy and Future, a zwłaszcza przez czołowego ideologa tej koncepcji Ukropolu Marka Budzisza, mówiącego od samego początku tej nowej odsłony wojny na Ukrainie o, o potrzebie jakiejś budowy Federacji Polsko-Ukraińskiej no czyli po prostu Ukropolu. Gdzie no, tak naprawdę głównymi beneficjentami przecież byliby Ukraińcy, co widać chociażby po, tym, po tej pomocy. No, jest absolutnym skandalem, natomiast jeszcze większym skandalem jest to, że tego typu pomysły są lansowane w mediach głównego nurtu, że, że to tak naprawdę trafiło do. Głównych decydentów państwa polskiego. Jeżeli do tego jeszcze zobaczymy, że pomoc państwa polskiego to jest, było transportowanych przez 9 tysięcy samochodów ciężarowych, kilkaset, tyś, kilkaset po, pociągów miało przewieźć ponad 10 tysięcy wagonów i kontenerów. No proszę sobie wyobrazić skalę tego wszystkiego, tak? 9 tysięcy samochodów ciężarowych, które bez żadnego problemu jadą na Ukrainę, zawożą pomoc. Kilkaset pociągów, ponad 10 tysięcy wagonów. No przecież, gdyby na Ukrainie była wojna pełnoskalowa, nie byłoby najmniejszych szans na to, żeby jakiś procent z tych 10 tysięcy wagonów pomocy, czy tych 9 tysięcy ciężarówek trafił na Ukrainę. To jest wszystko propaganda. Natomiast rzeczywiście. Ta propaganda, powtarzana przez tyle lat, okazała się na tyle skuteczna, że społeczeństwo polskie, że obywatele Rzeczypospolitej kompletnie nie, nie są odporni na tego typu propagandę, propagandę ukraińską mówiącą o wojnie pełnoskalowej. Natomiast twarde dane podawane przez kancelarię prezydenta w zderzeniu z, z, no, z tą propagandą, no też powinny skłonić do zastanowienia się, jak to się dzieje, że 10 tysięcy wagonów kolejowych jedzie na Ukrainę, gdzie rzekomo toczy się wojna pełnoskalowa i one są w żaden sposób nie atakowane. Nie są, nie są wysadzane tory, nie są bombardowane węzły kolejowe, mimo że Rosjanie mają taką, taką możliwość, no bo nie ma żadnej wojny pełnoskalowej. To, to, to jasna sprawa w tym zakresie. No i możemy oczywiście dalej też przeczytać na ta stronie tej ka kancelarii prezydenta, że w pomoc dla Ukrainy zaangażowany był gaz system, Tauron, Energa, NEA, PERN, PSE czy Orlen. To są ogromne, szanowni państwo, koszty, jeżeli chodzi o. Przekazywanie paliwa, jeżeli chodzi o przekazywanie energii, jeżeli chodzi o przekazywanie agregatów, to podejrzewam, że tylko część z tego, z tego wszystkiego jest ujawniana. Zresztą link do, 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 do tej strony prezydenta. Państwo doskonale znacie, prezydent.pl to wszystko znajduje się na oficjalnej stronie. To powinno wywołać ogromną burzę w państwie polskim, natomiast proszę zobaczyć, że w Sejmie w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej jest absolutna cisza. Wszyscy się praktycznie poza oczywiście nielicznymi wyjątkami zgadzają na tego typu wydatki państwa polskiego, jest to niewyobrażalny skandal, te wszystkie hasła Ukraina nas rujnuje, to nie nasza wojna, są dzisiaj też mimo wszystko na marginesie, na marginesie tego przekazu medialnego, no niestety skutki będziemy wszyscy odczuwać, już odczuwamy patrząc po spadek siły nabywczej złotówki, po... Obniżenie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, ale tak naprawdę to jest wierzchołek góry lodowej. Te główne problemy dopiero przyjdą, i no niestety, patrząc także na to, co się dzieje za Wielką Wodą, patrząc na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych, już widać, że główny ciężar utrzymania ewentualnego rozejmu czy pokoju w tej części Europy, Amerykanie chcą przerzucić na barki takich państw jak Polska, no które są w pierwszym szeregu, są traktowane jako zderzak strategiczny, a mając. U steru władzy tak uległych polityków względem Waszyngtonu i względem Kijowa, jak prezydent Andrzej Duda, no to niestety a, a można powiedzieć, że Amerykanie mogą być pewni swego. nie milkną komentarze po wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Nie inaczej jest w Federacji Rosyjskiej. Jest wiele komentarzy, jest wiele wypowiedzi, łącznie z tą Dmitrija Pieskowa o tym, że Rosja jest gotowa do ewentualnego resetu w relacjach za, ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast poza tego typu głosami, które wypowiada na przykład profesor Aleksander Dugin, który bardzo się cieszy, jest bardzo entuzjastycznie nastawiony wobec wygranej Trumpa, no prawie, że tak jak posłowie Prawa i Sprawiedliwości, można nieco złośliwie powiedzieć, to jest z, znacznie więcej wypowiedzi, bardziej stonowanych, bardziej mm, takich powiedziałbym, zrównoważonych, zdystansowanych. Wobec tego przede wszystkim pojawiają się, tak jak na przykład na łamach dziennika komersant, takie głosy o, o tym, że wojny nie da się zakończyć w 24 godziny, o czym mówił Donald Trump w trakcie swojej. Kampanii. Podobnie odnoszą, odnoszą się komentatorzy rosyjscy do tych rewelacji, które przyniósł Wall Street Journal w dniu 6 listopada bieżącego roku, który mówił o tym, że plan Trumpa, powołując się na jego doradców, jest taki, aby zamrozić ten konflikt, aby doprowadzić do jak najszybszego zawarcia układu rozejmowego, stworzyć strefę zdemilitaryzowaną i wprowadzić wojska. Państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego na Ukrainę, którzy byliby gwarantem tego pokoju. Te wojska miałyby być utrzymywane przez podatnika polskiego, niemieckiego, francuskiego czy brytyjskiego i tak dalej. Natomiast pojawiają się tutaj bardzo takie, powiedziałbym, realistyczne głosy, jak chociażby Dmitrija Trenina, który mówi o tym, że no, zakończenie wojny to nie oznacza tak naprawdę zaprzestanie działań wojennych, ale rozwiązanie problemów, które do nich doprowadziły. I to jest kluczowe stwierdzenie, bo ono się pojawia rzeczywiście nie tylko u Trenina, nie tylko na łamach Komiersanta, na łamach innych periodyków rosyjskich, na łamach portali, na łamach różnego rodzaju wystąpień telewizyjnych. Czyli krótko mówiąc, Rosjanom chodzi o rozwiązanie problemów, które doprowadziły do tego konfliktu i o co tutaj w ogóle chodzi, tak naprawdę? Bo musimy się przyjrzeć tem, po raz kolejny temu artykułowi z New York Timesa z 25 lutego 2024 roku. Tam wyraźnie pada hipoteza, że jedną z głównych przyczyn rozlania się tego konfliktu poza obwody doniecki i ługański i zwiększenia intensywności tego konfliktu, jest, są działania administracji amerykańskiej po 2014 roku, ale uwaga, zwłaszcza w latach 2017-2021, czyli wtedy kiedy prezydentem 45 stanów Zjednoczonych prezydentem był Donald Trump. To zdaniem New York Times, a zdaniem amerykańskich mediów w latach 2014-2021 na terytorium Ukrainy amerykańskie i brytyjskie służby specjalne stworzyły 12 wielkich baz wywiadowczych, których celem były działania hybrydowe przeciwko Federacji Rosyjskiej. I no, z tego, co możemy przeczytać już po wyborach ostatnich prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, które odbyły się 5 listopada, jasno wynika, że Rosjanie oczekują, Oczekują spełnienia różnego rodzaju, powiedziałbym, nie ty i żądań, i oczekiwań rosyjskich. Nie tylko tych, które przedstawił 17 grudnia 2021 roku Siergiej Ławrow, ale także rozwiązania tych problemów, które są, nazwijmy to, klauzulowane, które są, no, mają charakter niejawny, czyli usunięcia amerykańskich i brytyjskich Baz wywiadowczych z terytorium Ukrainy. No i to nie jest taka prosta sprawa do załatwienia. To na pewno nie w 24 godziny. I, i warto się temu przyjrzeć. Warto się temu przyjrzeć także pod kątem tych rewelacji, które przyniósł Wall Street Journal, bo jest całkiem sporo. Tutaj różnych, powiedziałbym, komentarzy. Dzisiaj również poruszę ten temat w kontekście wypowiedzi obecnego ministra, ministra obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast no, problem tym, w tym wszystkim jest taki, że Amerykanie chcieliby przerzucić całkowitą odpowiedzialność prawie całą odpowiedzialność za utrzymanie rozejmu między Ukrainą a Rosją na państwa. No, europejskie, a tak naprawdę, znając życie, byłoby to przerzucenie tej odpowiedzialności na tak zwaną wschodnią flankę NATO. Z punktu widzenia państwa polskiego, absolutnie fatalna, fatalna wizja i warto mieć to na uwadze, że Rosjanie, owszem, wśród rosyjskich komentatorów, rosyjskich polityków jest wiele pozytywnych wypowiedzi na temat Trumpa, natomiast należy to, ten cały anturaż, ten cały PR, marketing polityczny odsączyć, zobaczyć, że z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych i samego Donalda Trumpa najważniejszym konkurentem geopolitycznym, czy po prostu przeciwnikiem geopolitycznym jest Chińska Republika Ludowa. I ta opcja zaangażowania się USA w konfrontację z Chinami wcale nie jest najgorsza dla Federacji Rosyjskiej. Oczywiście się nikt tak oficjalnie tego nie powie z uwagi na y, więzy gospodarcze i polityczne, które wiążą Rosję z Chinami, budowę grupy BRICS czy BRICS, szanghajskiej organizacji współpracy i tak dalej. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że taka zaostrzenie polityki zagranicznej y, Stanów Zjednoczonych y, z, z jednej strony europejskimi sojusznikami, chociażby na kanwie wydatkowania. Pieniędzy z budżetów na obronę narodową, co wiemy doskonale, jak wyglądało w trakcie pierwszej prezydentury Trumpa, aż po konflikt z Chinami, to nie jest zły wariant dla Rosji. Tym bardziej, że Rosja jest odporna na sankcje Zachodu. Już 18 pakietów sankcji Unii Europejskiej i to kompletnie. Nie dało żadnego efektu. Gospodarka rosyjska się rozwija. Ponad 3% PKB. Niektóre dane mówią o 3,5% wzrostu, jeżeli chodzi o rosyjskie PKB. Gospodarka rosyjska uniezależniła się i od systemu SWIFT zachodniego, i od systemów informatycznych, i od systemu, i od tego globalnego internetu. Dało się to zrobić, co więcej, bez większych szkód dla poziomu życia Rosjan. Gospodarka rosyjska się rozwija, natomiast widać, że te sankcje bardzo mocno Uderzyły sprzężeniem zwrotnym na gospodarkę europejską. Widać to po Niemczech, po gospodarce niemieckiej, po przemyśle niemieckim, który się po prostu dławi, dusi bez taniego rosyjskiego gazu. Oczywiście korzystają na tym Stany Zjednoczone, które eksportują gaz skroplony do Europy, no ale z punktu widzenia Starego Kontynentu jest to po prostu wizja fatalna. W związku z tym należy się spodziewać wzrostu sił takich jak AfD na przykład w Niemczech, czy tych przeciwników po prostu nakładania sankcji, na Rosję. Pojawiły się kolejne problemy przy budowie elektrowni jądrowej w Polsce, w Hoczewie. Okazało się, że no, kontynuacja, kontynuacja tego projektu będzie wymagać zawarcia nowej umowy pomostowej, a póki co, tymczasem Polska każdego dnia wydaje około półtora miliona dolarów na realizację umowy ze Stanami Zjednoczonymi i jakby tego było mało, szczegóły tego, za co płacimy, za co płaci polski podatnik, są dla strony polskiej niejasne, a przynajmniej częściowo niejasne. Wypłynęły te informacje do mediów, okazuje się, że ten projekt jest już opóźniony. Pojawił się w ciągu ostatniego roku szereg informacji, które wskazują na Trudności w utrzymaniu ciągłości prac, jeżeli chodzi o te rozmowy między polskimi elektrowniami jądrowymi, spółką a konsorcjum Westinghouse i firmą Bechtel, amerykańską, które są odpowiedzialne za realizację terminu. Ta umowa budzi już niepokój po stronie polskiej. Wystarczy tutaj no, wziąć pod uwagę to, jak bardzo mocno. Polska racja stanu jest zamerykanizowana, a mimo to wyciekają tego typu informacje, więc wystarczy sobie wyobrazić, jakie są problemy. Tutaj jest cały problem w, w tym wszystkim, że umowa na zaprojektowanie elektrowni, za którą są odpowiedzialne spółki amerykańskie, no, nie będzie ukończona w terminie. Już są potężne opóźnienia. Co więcej no właśnie są ogromne rozbieżności wątpliwości, co do sposobu rozliczeń w ramach tego kontraktu. Ten kontrakt przekracza półtora miliarda złotych, no a tak naprawdę końca tego, tego po prostu nie widać. Jednym z bardzo ważnych elementów i tych bardzo ważnych wątpliwości pozostaje to, czy lokalizacja elektrowni w choczewie jest w ogóle, Optymalna. To jest w ogóle sytuacja niewyobrażalna, że od jeszcze, pamiętamy, lat 80. były te wszelkiego rodzaju analizy robione, gdzie powinna być pierwsza polska elektrownia jądrowa. No, pamiętamy całą historię elektrowni jądrowej w Żarnowcu, nieukończonej. Polska dzisiaj jest jednym z nielicznych państw regionu, które nie posiada własnej elektrowni jądrowej. Czy elektro lokalizacja w Choczewie jest optymalna dla takiej dużej budowli, czy nie? Mnóstwo zresztą pojawia się tutaj wątpliwości co do stabilności gruntu, co do innych kwestii technicznych dotyczących geologii itd. Też cała dokumentacja geologiczno-inżynierska. Wokół niej pojawiają się, pojawia się mnóstwo pytań, co to oznacza dla, dla tej elektrowni, czy jest to zagrożone. No wystarczy spojrzeć na wydatki w ciągu ostatnich. Kilkunastu lat, które były ponoszone w związku z polskimi projektami budowy elektrowni jądrowych, aby zobaczyć, jak bardzo silne jest lobby zewnętrzne, które torpeduje budowę takiej elektrowni. Elektrownię jądrową może, może mieć Rosja, może mieć Białoruś, mogą mieć Niemcy, mogą mieć, mogą mieć Ukraińcy, no ale okazuje się, że Polacy takiej elektrowni jądrowej mieć nie mogą. Od ponad 30 lat tego typu próby rozbijają się całkowicie. Nagle się pojawiają różnego rodzaju dziwne przeszkody, i mimo nawet tego głębokiego podporządkowania Polski pod Stany Zjednoczone, okazuje się, że pojawiają się kolejne problemy, które, które są bardzo istotne i no, zagrażają całemu projektowi. Gdybyśmy chcieli podsumować wydatki, tak jak powiedziałem, ostatnich kilkunastu lat, to są naprawdę ogromne pieniądze utopione w projekt polskiej energetyki jądrowej. Gdyby powstała Państwowa Komisja do Spraw Badania Wpływów Państw Obcych w Polsce, to moglibyśmy się na pewno więcej dowiedzieć, kto przez ostatnich 30 lat torpedował wszystkie projekty właśnie stworzenia elektrowni jądrowej w Polsce, no ale wiemy doskonale, że taka komisja w, w dającej się przewidzieć przyszłości nie powstanie, bo jest sprzeczna z interesami obecnego establishmentu. 7 listopada 2024 roku Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Kosiniak Kamerz udzielił wywiadu dla stacji RMF i powiedział, że nie wyklucza, że Polska mogłaby wysłać wojska na Ukrainie, ale nie samodzielnie, tylko jeżeli byłaby to wspólna misja państw NATO. I to jest ważny, ważna uwaga. Z jednej strony ważna deklaracja, że jednak Polska, czy właściwie no rząd w Warszawie, przewiduje możliwość wysłania sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainę, ale w ramach szerszej, szerszej misji. Co istotne, tutaj Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tej opcji wysłania wojsk NATO na Ukrainę bez udziału sił amerykańskich. To też jest istotne i to gdzieś koresponduje między tym, o czym wspomniałem. Czyli chociażby tym artykule Wall Street Journal, który mówił o właśnie stworzeniu, tak, stworzenia takiego, stworzeniu takiego pasa zdemilitaryzowanego między Ukrainą a Rosją, którego mieliby strzec żołnierze polscy, Niemieccy, francuscy czy, czy Amerykańscy. W podobnym zresztą duchu wypowiada się obecnie Elon Musk, co bardzo ciekawe, który mówi o tym, że może powstać taka strefa o długości 800 mil, jak to określił, w której miałyby stacjonować wojska państw europejskich, a Rosja miałaby zatrzymać te terytoria, które od 2000, w wojnie, od, która trwa od 2014 roku, Zajęła. Czyli, krótko mówiąc, okazuje się, że cały ten plan wspierania Ukrainy, cała, cały ten potężny wysiłek, który miał na celu odzyskanie przez Ukrainę terytoriów zajętych przez Rosję od 2014 roku, był planem bezsensownym. Cały ten potężny wysiłek od 2014, już nawet nie mówię od 2022, ale w ogóle od 2014 roku, cały ten wysiłek wspierania Ukrainy okazuje się być kompletnie bezsensowny. Ukraina traci na dzisiaj około 20% swojego terytorium, i okazuje się, że dodatkowo jeszcze państwa takie jak Polska mają. Pilnować granicy ukraińsko-rosyjskiej. No to jest absurd z punktu widzenia bezpieczeństwa zbiorowego. Okazuje się, że te wszystkie gwarancje nienaruszalności granic Ukrainy, które składali czy to Brytyjczycy, czy Amerykanie, czy Rosjanie w grudniu 1994 roku w Memorandum Budapesztańskim, okazały się niewiele warte. Więc pytanie jest w ogóle o wiarygodność gwarancji sojuszniczych amerykańskich. Jeżeli wiceminister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, pan Władysław Teofil Bartoszewski, mówi o tym, że Polska wykupiła za 50 miliardów dolarów polisę ubezpieczeniową w USA, zakupując sprzęt wojskowy od Amerykanów, co komentowałem w poprzednim odcinku podcastu geopolitycznego, to okazuje się, że to jest mrzonka, że to jest jakiś kompletna. Kompletna aberracja. Amerykanie realizują politykę transakcyjną, i widać, że kosztem Ukraińców chcieli osłabić Rosję. Wykorzystali Ukrainę jako zderzak strategiczny. Dzisiaj przechodzą absolutnie do porządku dziennego nad jakimikolwiek tymi planami odzyskania terytoriów przez Ukrainę. Akceptują fakt utraty jednej piątej terytorium przez, przez Ukraińców. Do, dodać do tego trzeba całe mnóstwo obywateli Ukrainy, to są miliony, jeśli nie kilkanaście milionów obywateli Ukrainy, którzy po prostu wyjechali z Ukrainy i raczej do, na Ukrainę nie wrócą, a przynajmniej większa część z nich nie planuje wrócić z tych danych, które posiadamy, które jest tych danych, które są prezentowane przez media, no to widzimy, że Ukraina jest ogromnym przegranym. Ogromnym przegranym jest Polska i Polacy, którzy wydali ogromne pieniądze na wspieranie Ukrainy. Jak się okazuje, kompletnie bez sensu i przeciąganie tej wojny i finansowanie tak zwanej kontrofensywy ukraińskiej latem 2023 roku było absolutnie bezsensowne. Szans na wygranie Ukraina nie ma, nie ma żadnych. W związku z tym, no, widać, że wzbogaciły się na tym wszystkim po prostu koncerny zbrojeniowe Stanów Zjednoczonych. wzbogaciły się wielkie fundusze inwestycyjne które inwestowały w ziemię ukraińską i tak dalej i tak dalej natomiast obciążanie jeszcze tutaj państwa polskiego kosztami stacjonowania kontyngentu na Ukrainie no jest absurdalne to w ogóle że minister Władysław Kosiniak-Kamysz godzi się na Taką opcję, na no, taką perspektywę wysyłania wojska polskiego na koszt polskiego podatnika na Ukrainę, nawet jeżeli to będzie misja wojsk, wojsk NATO, no to jest jakiś absurd. I to co ciekawe, nie mówi się tutaj o misji Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie, musi, nie mówi się o misji Błękitnych Hełmów, tylko mówi się o wysłaniu wojsk NATO. A więc konkretne pytanie, na jakiej podstawie prawnej, jeżeli chodzi o prawo międzynarodowe, miałyby sta stacjonować obce wojska na terytorium Ukrainy? Warto zadać sobie to pytanie, i czy to jest rzeczywiście w interesie państwa polskiego? Moim zdaniem nie, to nie nasza wojna. Dziękuję Państwu za uwagę.